Ozdobo twarzy, wąsy pokrętne, powstaje na was ród zniewieściały, dworują sobie dziewczęta wstrętne, od dawnej Polek dalekie chwały. Właśnie w ten sposób, pod koniec XVIII wieku, pisał poeta Franciszek Gniazin w swojej odzie do wąsów, narzekając tym samym, że współczesne mu niewiasty od widoku wąsatych panów braci wolą raczej wypiżmowanych, wyperfumowanych, a co gorsza, całkowicie wygolonych gaszków dworujących zachodnim wzorcom. Tymczasem wąsy, czasem i broda, zdobiły rycerskie oblicza przez całe wieki. W dzisiejszym odcinku Encyklopedii Staropolskiej opowiem wam o tym, jak i dlaczego Sarmaci nosili zarost. Noszenie zarostu było popularne na ziemiach Królestwa Polskiego już w czasach średniowiecza. Dzięki oryginalnym płytom nagrobnym znajdującym się na Wawelu wiemy, że bujne sarmackie niemalże wąsiska nosił Władysław Łokietek, a jego syn Kazimierz Wielki dorzucił do nich piękną, trefioną brodę zgodną z modą jego czasów. Na progu Rzeczpospolitej Obojga Narodów, czyli w drugiej połowie XVI wieku, sposobów noszenia wąsów i brody było bez liku. Mikołaj Rej pisał: jedni golą brody, a z wąsy chodzą. Drudzy strzygą brody po czesku, trzeci podstrzygają po hiszpańsku i około wąsa zaś jest różność, bo go drudzy na dół głaszczą, a drudzy w górę jeżą. Polską zarośniętą modę dostrzegał także Jan Kochanowski. O rozmaitości zarostu, szczególnie brud, pisał w swoim wierszu: raz tak u gęby wisząc jako wałkownica, drugi raz przykrojona jako prochownica, dziś nożycą podobna, jutro końskiej kosie, czasem tak rzadka, żeby mógł liczyć po włosie. Ten wąsik, ach ten wąsik, ten wzrok, ten lok, ten pląsik. Zatem XVI-wieczne społeczeństwo na dobre pożegnało się z żyletkami. Nie inaczej było z ówczesnymi monarchami. Ostatni Jagiellon na tronie Polski, Zygmunt August, nosił bardzo charakterystyczną, rozdwojoną brodę. Zarost w przeróżnej formie nosili także kolejni królowie elekcyjni, począwszy od Henryka Walezego. Ów monarcha przywiózł do Polski modę na charakterystyczną bródkę hiszpańską. I to w zasadzie wszystko, co możemy mu zawdzięczać, bo z tronu uciekł niezwykle szybko. Stefan Batory nosił czarne wąsiska i krótko przystrzyżoną brodę, dobrze pasującą do tego wojennego męża. Zygmunt III Waza znany był z hołdowania modzie szwedzkiej, krótkim włosom, hiszpańskiej bródce i uniesionym ku górze wąsikom. Podobnie do ojca nosił się Władysław IV, który mimo to lubił czasem portretować się z typowo polskim wąsem. Częściowo z sentymentu, częściowo z powodów czysto propagandowych. Jeśli chodzi o zarost, podobnie do Władysława zachowywał się król Jan II Kazimierz. Czasem nosił się w stylu zachodnim, czasem polskim. Z kolei wąsik Michała Korybuta Wiśniowieckiego był skromny jak jego dokonania i króciutki jak jego rządy. Za to słynny Jan III Sobieski był ostatnim monarchą hołdującym wielkiemu sarmackiemu wąsisku. Natura nie poskąpiła mu bujnego zarostu, który chętnie eksponował. Panujący w XVIII wieku August II Mocny i August III, a po nich oczywiście Stanisław August Poniatowski, w imię źle rozumianej postępowości w pogoni za modą zachodnią, zrezygnowali z wąsów, wydatnie wpływając na zmianę tej wiekowej mody. Na przełomie XVI i XVII wieku ostatecznie okrzepła tak zwana moda narodowa, która wyjątkowo premiowała wąsy jako symbole powagi i dostojeństwa. Nic więc dziwnego, że z żyletką oprócz królów pożegnali się także chłopi, mieszczanie i szlachta na każdym szczeblu swojego bogactwa. Lekkiego życia nie mieli ci, którym natura poskąpiła bujnego zarostu. Jedną z takich osób był Andrzej Tenczyński. Zygmunt Gloger przytacza w swojej Encyklopedii Staropolskiej historię o tym 17-letnim szlachcicu, który przemawiając w Senacie wykpiwany był przez brodatych senatorów jako gołowąs, mimo ogólnej bystrości umysłu. W takiej sytuacji sprytny Tenczyński postanowił doprawić sobie sztuczny zarost, a gdy w Senacie zapytano go o zdanie w jakiejś sprawie, potrząsnął nim i zakrzyknął: brodo, mów!
Broda jednak się nie odezwała, więc Tenczyński sam rozpoczął przemowę tak poważną i mądrą, że zdumieni i zawstydzeni senatorowie w uznaniu jego szlacheckiej fantazji zaakceptowali go w swoim gronie. Szybko! Już mi całkiem dobrze. Konie czekają! A, nie może to być. Teraz ja na tego zdrajcę zaczekam. Mówiąc o sarmackich wąsiskach, nie sposób nie wspomnieć o ich podkręcaniu. Ten charakterystyczny dla dawnych Polaków gest mógł wyrażać bardzo wiele. Był on zresztą bardzo charakterystyczny i pojawia się zarówno w tekstach źródłowych, jak i w grach, filmach czy powieściach nawiązujących do dawnej Rzeczpospolitej. Kiedy sarmaci podkręcali wąsa? Na przykład flirtując z damami, w gniewie, w zamyśleniu, czy aby dodać sobie animuszu. Gest miał też wartość polityczną. Jak mówi znana anegdota, nie wiadomo czy prawdziwa, po zwycięstwie pod Wiedniem Jan III Sobieski spotkał się z cesarzem austriackim Leopoldem i każdy z nich, pewien swojej wartości, nie chciał wykonać jako pierwszy powitalnego gestu. Sobieski użył więc fortelu. Uniósł rękę do góry, a gdy cesarz, pewien swojej dyplomatycznej wiktorii, rzucił się go witać, Sobieski po prostu podkręcił wąsa. Mimo wiekowej tradycji, także i szlachecki zarost z czasem zaczął odchodzić do lamusa. Pierwsza na popularności zaczęła tracić broda, mniej więcej w drugiej połowie XVII wieku. W 1661 roku Jan Gawiński, poeta, pisał, że przyczyną takiego stanu rzeczy są kobiety. Bywszy i osobistym, i przystojnym mężem, co go pełnym zdobiła piękna broda krężem, te dla jednej dziewoi dał sobie ogolić, by tym czynem mógł lepiej sobie ją zniewolić. Źleś się, bracie, frymarczył, tak pięknego statku, i żeś pozbył bez skutku dla dziewiczego zatku. W czasach, kiedy broda ostatecznie odeszła w niepamięć, wąsy jeszcze długo trwały na sarmackich obliczach. Duża w tym zasługa króla Jana III Sobieskiego, który jako władca hołdujący wzorcom polskim bardzo skutecznie przedłużył żywotność tej specyficznej ozdoby twarzy na szlacheckich obliczach. I rzeczywiście wąsy jeszcze w XVIII wieku bardzo często pojawiają się na szlacheckich portretach. Jednakże postępująca rewolucja modowa, hołdowanie obcym wzorcom oraz postawa kolejnych królów, takich jak August II, August III i Stanisław August Poniatowski, spowodowały, że także i wąsy nie oparły się zmianom. I tak wraz z końcem Rzeczpospolitej Obojga Narodów zapomniano także o wąsach. Jako ciekawostkę można jednak dodać, że w dziełku Łukasza Gołębiowskiego pod tytułem Ubiory w Polsce, wydanym w 1830 roku, a więc kilkadziesiąt lat po upadku Rzeczpospolitej Obojga Narodów, autor wspomina, że przedłużeniem sarmackiej tradycji noszenia zarostu były w XIX wieku bokobrody. Przez cały czas opowiadam wam, jak sarmaci nosili wąsy, ale warto powiedzieć też, dlaczego to robili. Otóż w wierszu, od którego zacząłem ten odcinek, w wierszu Franciszka Kniazina pod tytułem Oda do wąsów, autor zauważa, że dawni Polacy wierzyli, że wąsy są siedzibą Amora, a szlachcianki potrafią na ich widok mdleć z miłości. Dlaczego pan ma wąsy? Znaczy, wąsy bardzo lubię i moja żona bardzo lubi. A kobiety lubią u pana tego wąsa? Najbardziej. Tak? Ma pan powodzenie przez tego wąsa? Tak jest. A dlaczego nosi pan wąsa? To modne jest, czy...? Po prostu, żeby łaskotać. Żeby łaskotać, ale kogo? Siebie? Nie, kobiety. Kobiety i kręci je to? No, ponoć. Czy rzeczywiście bujny, sarmacki, podkręcony wąs wywołuje taki efekt u pań? Musicie ocenić sami. Na koniec ciekawostka filmowa. Ponieważ natura poskąpiła mi bujnego zarostu, jak sami możecie zobaczyć, zawsze zazdrościłem tym, którzy mogli się nim pochwalić. Szczególne wrażenie robiły na mnie wąsiska i brody aktorów grających w Ogniem Mieczem w reżyserii Hoffmana. Jak się później okazało, nie do końca były to ich wąsy i ich brody. W dokumencie ukazującym kulisy tej produkcji można zobaczyć, że wielu z aktorów grających w tym filmie wąsy miało po prostu doklejane. Więc jeżeli nie możecie pochwalić się, tak jak ja, bujnym sarmackim zarostem, to zawsze jest dla was ratunek. Wzorem aktorów grających u Hoffmana możecie go sobie po prostu dokleić.
W dzisiejszym odcinku Encyklopedii Staropolskiej to już wszystko. Jeżeli podobają Wam się tematy związane z Rzeczpospolitą Obojga Narodów, serdecznie zachęcam do subskrypcji i komentowania. Odwiedźcie też mój drugi kanał, kanał krajoznawczy Pieszo przez Polskę, w którym staram się pokazywać Wam najpiękniejsze zakątki naszego kraju. Za dzisiaj wielkie dzięki, do usłyszenia, czołem!